dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz 15-lecie Środowiskowego Domu Szansa w Sianowie. Wiersz pod tytułem Niepełnosprawni. Są na świecie ludzie niepełnosprawni. Jedni są smutni, inni bardzo fajni. Różne choroby mają, ale niektórzy w chorobie się też źle krzątają. I łączą się wtedy w chorobie, bo są bardzo wtedy jak w żałobie. Wszystkim się nie ulży w potrzebie, ale wszyscy znają szczęścia w niebie. W ciągu roku są dla nich imprezy, zdrowieją oni w chorobie wtedy. W chorobie się wtedy integrują, bo inni się nimi interesują. Niepełnosprawnym ulżyć w cierpieniu chcą i tak jest, bo oni są z Polski stąd. Więc niepełnosprawni nie urzalajcie się nad sobą, bo Bóg jest z wami i poszczególną osobą. Głowa do góry więc, bo na życie macie chęć. Bo ja sam na różne choroby i schizofrenię choruję i w ogóle tym się nie przejmuję. Idę przez życie z AIDS i Krysią, a wokół nas kwiaty się kołyszą. W tej gminie staramy się o osobach niepełnosprawnych pamiętać i na tyle, na ile pozwalają nam nasze możliwości, staramy się was wspierać i tu przede wszystkim dziękuję tym, którzy na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi, tym, którzy wam pomagają, tym, którzy są najbliżej was w momencie, gdy tego potrzebujecie, a czasami są to pewnie trudne sytuacje. Dzisiaj, w takim dniu, żeby już nie być zbyt poważnym, życzę wam, jak w tym wierszu, żeby było dużo więcej zabawy niż takich trudnych momentów, żebyście jak najczęściej byli w sytuacjach, w których możecie się cieszyć, w których możecie być przynajmniej zadowoleni z życia, a takich momentów, w którym wam jest ciężko, a przecież wiemy, że wam jest ciężko, bo skoro tym w pełni, co to znaczy w pełni zdrowym, to trochę trudno czasami określać. Ale tym, którym wydaje się, że jest łatwiej w życiu, czasami narzekamy, bo to nie tak, to nie tak, to nie tak. I to od was można mieć naprawdę wiele radości, to od was można zarazić się bardzo często optymizmem, który to nam, tym zdrowym, powinien pomagać w życiu, a wam życzę, żeby tego optymizmu, radości było jak najwięcej, jak najmniej takich chwil, w których jest trudno. Oczywiście korzystając z okazji, żeby już nie wracać do tego mikrofonu, kiedy zakończymy wręczanie tych wyjątkowych listów gratulacyjnych, chciałam powiedzieć, że niepełnosprawność to jest coś, co towarzyszy mi w pracy od 29 lat. 1 grudnia właśnie minęła taka rocznica, ale tak naprawdę w moim życiu prywatnym towarzyszy mi chyba od zawsze. I może dlatego i przede wszystkim jest mi to temat tak bliski, tak jak to, kiedy was widzę, kiedy się z wami witam, kiedy mam okazję się z wami spotykać na mniej lub bardziej oficjalnych spotkaniach. Mogę powiedzieć tak, żyjcie, bo to jest cenne, tylko życie jest cenne. Żyjcie w sposób, jaki tylko możecie wykorzystać najlepiej, żeby każdy dzień był tym, który sprawia wam radość, nawet jeśli sprawia ból. To tyle do państwa, dziękuję bardzo. A dla moich współpracowników, bo nie mówię pracowników, bo to są wszystko współpracownicy, te osoby, które to stworzyły, które pracują. Chciałam powiedzieć tak, jedno zdanie. 10 lat temu była taka osoba, która powiedziała mi, daję ci skrzydła, a ty leć. I ja poleciałam. Teraz wam tu mówię, daję wam skrzydła, a wy lećcie. Dziękuję. To nie jest sen,
rzeczy naprawdę dzieją się. Szanowna Pani, w uznaniu zasług oraz za szczególne zaangażowanie i ofiarność pracy na rzecz domowników Środowiskowego Domu Samopomocy Szansa w 15. rocznicę powstania placówki otrzymuje Pani nagrodę specjalną. Pani wszechstronne działania wykraczające poza obowiązki służbowe, wyjątkowa postawa, empatia i poświęcenie na rzecz społeczności domu dobrze służą promowaniu pozytywnego wizerunku służb pomocy społecznej. Gratulujemy nagrody i życzymy sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy. Kolejna niespodzianka. Teraz ja pozwolę sobie podziękować naszej pani kierownik, pani Eli Autyn, i proszę o gorące brawa, bo bardzo wspiera nas w pracy na co dzień. Dziękujemy. I powiem jeszcze raz, lećcie dziewczyny, lećcie. To nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. To wszystko, co się tutaj dzieje, to daje taką siłę. To w ogóle jest bardzo piękne. Po tym, co pan burmistrz Maciej Byrlicki i pani Ela powiedziała tutaj, to już żadne słowa nie będą tak piękne. Ja po prostu powiem, że to, co Sianów robi dla osób niepełnosprawnych, a tak naprawdę wszyscy jesteśmy sprawni w pewnych momentach i niesprawni w innych, to jest to, co zasługuje na podkreślenie, wyróżnienie i naprawdę jesteście w wyjątkowym miejscu i wyjątkowo o was dba wasza władza. A ja chciałam tak skromnie tylko, to jest skrzydło, kwiat, który się rozwija. My dofinansowujemy imprezy dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tam logo PFRON-u, bo tak w skrócie mówimy na ten fundusz, to jest taki kwiatek przypięty do palika. Tych palików tutaj nie trzeba, bo są ludzie o wielkim sercu. I to tak symbolicznie, bez palików, bo ich tutaj w Sianowie nie trzeba. Wszystkiego najlepszego. Tylko po to jest wybrać, życie nie po to, by bezczynnie trwać. Ja bym żyć z siebie samego trzeba dać. Utkwiły mi pewne słowa Jarka Kosmowskiego, tego Jarka, który na samym początku czytał wiersz. Pani Emilko, my Panią życia nauczymy. Jarku, miałeś rację. Uczy Cię życia. Takiego wspaniałego życia, wspaniałymi ludźmi, którzy trochę inaczej postrzegają świat. Nie gorszy, a lepszy. Lepszy świat, pełen uśmiechu, cudownych ludzi, miłości, radości, gdzie towarzyszy wam muzyka, którą tak kochacie. I życzę wam, żeby ten dom był zawsze otwarty, tak jak jest do tej pory. Dziękuję wam serdecznie. Domownicy naszego domu chcieli troszeczkę przeczytać kilka słów na temat swoich terapeutów. Są to zdania z takim przymrużeniem oka. Wysłuchajcie, proszę. Zapraszam. Nasza rzekowa nie da zrobić krzywdy nikomu. Pilnuje dobrze naszego domu. Wszystkich trzyma w swoich rękach. Nie zostawi nas w udrękach. Pilnuje tu porządku, żeby wszystko razem grało. Dba o ciepło, przyjemności. By wiele się działo. Dziękujemy, że Pani jest. Jest Pani rebes.
Nasza pani Renia, kochana, sprawy załatwia bez wahania. I te małe, i te duże, kłócąc się o nie na górze. Daje radę w taki sposób, że nie zostawi z problemami żadnych osób. Dziękujemy, że jesteś z nami na dobre i na złe. Z tobą nie martwimy się to, co przyszłe. Dobrą radą nam służy, z nią czas się nie dłuży. Zrobi coś z niczego, każdego nauczy czegoś nowego. Nic nie wyrzuci i w głowach nam przewróci. Kochana Jola, nic nie zmarnuje, zawsze coś z niczego wyczaruje. Kasia. Pracownik swoje cuda tworzy, ze sprzedaży pieniążki nam mnoży. Podejście ma dla każdego z nas, na ten ciężki dla wszystkich czas. Serce również nam oddaje, bo z nas czasami takie małe granie. Dokuczamy, zezłościmy, a i tak ją bardzo lubimy. W kuchni przesiaduje, ciągle coś gotuje. Włosy pokręcone ma, zawsze dolą radę da. Stanowcza babka, ale dobre serce ma, kiedy pocieszy, wszystko gra. Do sportu nas goni, nikt z nas od tego nie stroni. Puzzlami nas katuje, za to jej dziękuję. Ania. Na twarzy zaufanie budzi, serdeczna dla koleżanek, kolegów dla ludzi. Ten ciepły sposób bycia powoduje, że sobie przyjaciół zjednuje. Emilka, co pracuje przy dzieciach i uczy muzyki, to nasza sprawa, a nie gra w tyki-tyki. Z nami wszystkimi sumienie pracuje i po kątach się nie snuje. Lubimy i szanujemy ją za to, bo jest z nami niezmiennie, zimą czy lato. Ona z nami wytrzymuje i do niej się z tym czuje. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dużo pracy przy takich imprezach, jak zwykle są i upadki i wzloty, ale uśmiechy osób niepełnosprawnych, którzy tutaj przybywają do nas, powodują to, że my też uśmiechamy się do nich, bo to robimy dla nich, tak? Żebyśmy ich mogli wyciągnąć z domu, żeby mogli spędzić z nami czas. Żeby... To nie jest sen, że ci naprawdę dzieją się.